kochaj albo rzucaj. Halo, halo? Halo. Cześć, Danielu. Nie mogę czytać tych bzdur, które piszą. I tak zastanawiam się, czy nie chciałbyś być Daniel tym facetem, który pomimo tego, że to się nie udało, to nie chciałbyś wyciągnąć ręki do niej chociaż? Nie wiem. No bo wiesz, rośnie ci córeczka. Nie wiem. O tym cholera myślę. Ja sam mam córkę. Możemy jutro o tym porozmawiać, dzisiaj nie chcę. Powiem ci tak. I ja absolutnie wierzę w to, co ty piszesz, że ona chciała się wstrzelić, jak każda kobieta, w taką rodzinę, tak? Czyli wygodnie żyć. A ja bym chciał, żebyś ładnie powiedział jej, że życzysz jej wszystkiego najlepszego. Po prostu, żeby zakończyć, żeby nie było pomyj, tylko żeby to się okazało, że Daniel ma klasę. No mam klasę. Zadzwonimy do niej i ja będę w twoim imieniu najpierw ją przepraszał, prosił o zgodę i jestem ciekaw, czy ona ją przyjmie. Daniel, jak myślisz? Kiedyś był taki program I'm Sorry, czy coś takiego. To jest fajna rzecz, a tobie to da możliwość wyczyścić to gówno. Będziesz miał z głowy czystą i będziesz mógł sobie dalej robić, co będziesz chciał. Nikt nie powie, że jesteś nieodpowiedzialny. W Hollywood to nikogo by nie zaskoczyła taka historia. Ja wiem właśnie, ja się po prostu w złym kraju urodziłem. Tak, a tu to wszyscy robią z tego... Szum jak nie wiadomo co, nie? Tak, dokładnie. Bo ja się wzorowałem, no, gdzie tych osobach to trzeba po prostu. Być dużo patrzyłem się na właśnie Hollywood, ty. Ja jestem mocno rozrywkowy jak ty. Nie ma rzeczy, której bym nie zrobił. Nie ma! Ale... Nic to ludzkie nie jest nieobce. Tak, tylko dosyć tego czytania, bo oni nie wiedzą, co mają pisać, więc piszą bzdury. No to już jest, tego się nie da tak. czytać. Tak, tego już się nie da czytać, bo tu już nie wiadomo, o co chodzi. Powiemy tu mama płacze, tu z tej strony, tu mama mówi to. Tak. Tu jeszcze ciotka się do tego wszystkiego wtrąciła, nie wiadomo, z której strony. Panka jakaś wyskakuje. No. Mnie rozwaliło to, jak powiedziałeś, że ona po przyjechaniu tak naprawdę, ona sobie naprawdę zrobiła z tobą dziecko, a po przyjechaniu, żeby unikać ciebie, uciekła sobie niby na wyrostek czy na przepuklinę do szpitala. To było tak, że my wtedy usiedliśmy i jechaliśmy z Ostródy, ja ci powiem. Jedziemy i jej matka napisała, co, potrafiłeś sobie tylko dziecko zrobić, a teraz co? I on do tego patrzy, zobaczy na telefon i się rozpłakała. Ja mówię, co jest Ewelina? Mówi, nic, ja mówię, pokaż telefon. Nie. Ja mówię, co ona napisała? Potrafiłeś sobie zrobić dziecko, a teraz dla ciebie trzeba myśleć? Ja mówię, co to jest Ewelina? I wtedy matka na niej się przestała odzywać. Chodźmy do Władysława, 3 dni. Mówię, co jest Ewelina? Ja mówię, wiedziałam, co jest. Powiedziała ci albo ja, albo to. Zostaw nienawiść. Pomyśl sobie o tej córeczce. Dobrze. Daniel, o to cię proszę, bo to będzie... To jest bardzo mądre. Wiesz, jak ona jest cudowna. I 400 kilometrów od ciebie. To jest akrobatka, człowieku. Ja jestem starym skaterem i ja bym teraz na deskę postawił, to ona by praktycznie już kika kleiła, nie? I to by zrobiła. Dwa lata, mówię ci. Daniel, naszym zadaniem jest to, żeby Ewelina twoja nie miała żadnych pytań co do tego, że ty powinieneś mieć kontakt z córeczką. Chciałbym pomóc tobie w relacji i zobaczymy, jak ona jest naprawdę. Zobaczymy, jak ona reaguje. Ty chcesz, tu się nic nie uda na wielką miłość, tak? Ale macie dziecko. Chodzi o to, żeby się lubić, szanować, nie opluwać. I zobaczymy, co ona powie. No tak, dobrze. No spoko. Dobrze, spoko. Dla dziecka. No to ten czas, w którym Pawelec zadzwoni do Eweliny Martyniuk i dowie się, czy godzimy się, czy kłócimy się. Kochaj albo rzucaj. Tak, słucham. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Małe. Ale mam farta. Ewelina, na pewno słuchasz Radia Vox FM. Słucham. Bardzo się cieszę. Wiesz dokładnie, czym zajmuje się Pawelec, czyli ja. Tak, wiem. Wiesz, że staram się zrobić rzeczy niemożliwe czasami dla ludzi, jak im nie jest razem do śmiechu, bądź nie jest razem w jedną stronę. Ewelinka to śliczne stworzonko, które tam kwiliło, córeczka twoja. Jak ma na imię? Laura. I wiesz, że ja to robię dla Laury? Na miłość to mi się nie uda ciebie, Ewelina, namówić, bo macie już sprawy załatwione. Dla Laury wszystko. Ona nie może odczuć tego, że pomiędzy wami gdzieś się nie zgadzało, gdzieś nie szło w tą samą stronę. Bardzo ci dziękuję, że ze mną rozmawiasz, bo wiesz, że napisać można wszystko. Ale jak już ktoś z kimś rozmawia, to nikt nie zmieni tych słów.
Ważne, że jest z swojej strony chęć, tak jak i chęć ze strony Daniela była. On tam oczywiście, jak się rozkręcił, to opowiadał mi o jakichś tam pretensjach do ciebie, wiesz, że przyjechałaś i zniknęłaś przed ślubem. My wiemy, że on jest dziwny, skomplikowany i gdyby żył w Stanach Zjednoczonych, przyznaj, tam dzieciaki gwiazd szaleją, Ewelina. Nadużywają wszystkiego, począwszy od alkoholu, przez różne dziwne rzeczy, idąc dalej. I to nie robi na nikim wrażenia, ale tam są też inne pieniądze, inne czasy, inna kultura. U nas to wszystko jest wow. Ty zawsze będziesz w opiece opinii publicznej, bo ty jesteś mamą. Powiedz mi, jak to widzisz? Czy jest szansa, myślisz, żeby pogodzić cię z tym Danielem? Jest taka możliwość, żebyście by zaczęli ładnie rozmawiać pomimo rozwodu, alimentów? Pan, co, ja mam ogromny szacunek do pana i ja sobie postanowiłam, że zostanę chyba już przy tym już na zawsze, że nie będę tego komentować, nie będę udzielać jakichkolwiek wywiadów. Naprawdę przykro mi, ale nie powiem nic. To nie wywiad, Ewelina. Ewelina, to nie wywiad, wiesz? Nie dowie się pan. Ja niczego nie chcę od ciebie wyciągać. Ja chciałem, żebyście wy się pogodzili, myśląc wyłącznie o Laurze, żeby chodziła równie fajnie z tobą za rękę, jak z nim. Może kiedyś się przejdziecie razem, jak już będziesz miała swojego nowego męża. On pewnie niedługo swoją żonę. Ja chciałem was tylko godzić. On też chciałby, chociaż może nie umie tego zrobić, wariat, żyć z tobą w zgodzie. Chciałem się z nim pogodzić. Ja go mam tam na linii, on czeka. Chciałbym, żeby była pomiędzy wami zgoda, no ale jak ty powiedziałaś, że nie chcesz, to... Znaczy, powiem tak, ja nie udzielę żadnego wywiadu, nie skomentuję tego. Nie chcesz. Przykro mi. Nie chcesz. Nie chcesz. Słuchasz tego, co ci podpowiada mama i rodzina? Sama nie wiesz, czy chciałabyś się pogodzić i dobrze żyć z Danielem? Nie, w żadnym wypadku tutaj, w żadnym wypadku. No każdy ma po prostu swój rozum i decyduje sam o swoim życiu. Mm-hmm. Ja decyduję sam o swoim życiu, Daniel decyduje też sam i... Ja nawet nie pytam, patrz, czy to była prawdziwa miłość, tak? Czy zupełnie przypadek? Ja o to nie pytam, nie musisz odpowiadać. Widzę, że Daniel mi właśnie się rozłączył w związku z tym. Obiecaj mi jedno, że nie będziesz mu bronić dostępu do dzieciaka, bo my tak, faceci, mamy przerąbane, wiesz o tym. Mamy trudniej w kontaktach z dziećmi. Sąd zawsze jest po stronie mamy. Ja nic nie przyznaję, nic nie potwierdzam i tyle. Daniel chyba zrezygnował z rozmowy ze mną i z tobą, gdy zorientował się, że nie będziesz rozmawiać o rzeczach ważnych. Nie będę po prostu rozwiązywać swoich problemów medialnie, nie będę... A rozwiązała się poza? Słucham. A czy rozwiązała się Ewelina je poza? Wiesz, jakie to byłoby spektakularne? No szkoda, Ewelina, ja chciałem dobrze. Ja chciałem, żebyście wymachali do siebie, jak się będziecie widzieć. Żebyście nie przechodzili na drugą stronę ulicy, widząc, że idzie jedno z was tą samą stroną. Weź pod uwagę, że faceci to duże dzieciaki. Że on czasami, jak nie wie, co ma zrobić, to robi głupotę. A potem myśli, co zrobił. Myślę, że teraz bardzo dobrze postępuje. Nie komentując tego, nie udzielając żadnych wywiadów, i też po prostu byłam w szoku, jak się dowiedziałam, że Daniel gdzieś tam jest na linii i tego słucha, no bo po prostu nie spodziewałam się też tego. No bo nie? Ja zawsze z zaskoczenia, Ewelina, dzwonię. Teraz poczułaś, jak wygląda program Kochaj albo Rzucaj. Zawsze na żywo, zawsze z zaskoczenia, to są te prawdziwe emocje. Ja ci tylko dziękuję za to, że pogadałaś ze mną. Danielowi również, jeśli mnie słucha, wariacie jeden. Odezwij się do niej, napisz do niej jakiegoś fajnego SMS-a. Powiedz jej, że dla Laury jesteś w stanie być elegancki i grzeczny, już nie wariować. Pomóż mu, bo wychodzi na to, że on nie ze wszystkim sobie daje radę. Tak, starałam się mu pomóc, jak tylko mogę i nie mam po prostu żadnych wyrzutów sumienia do siebie, bo zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Trafiła ci się miłość medialna, wiem o tym. Jeżeli Daniel chciałby czegoś szczerze, to po prostu chciałabym, żebyśmy załatwili to między sobą. Dobra. A nie jakoś tak przez rozmowy z dziennikarzami. Ale jeszcze raz ci powiem, po co to robię. Ludzie czytają,
rzeczy nie do końca przez was wypowiedziane. Wiesz o tym. A tu byłaby rozmowa. No niestety nie doszło do niej. Nikt by nie przeinaczył waszych słów. Tyle. To chciałem. I wtedy byśmy zakończyli te uwagi, koksańce wobec siebie, pretensje, bo nie o pretensjach chciałem gadać. Chciałem, żebyście wy się pogodzili, myśląc o Laurze. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Buzial. Uciekam do dziecka. Pozdrawiam. Pozdrawiam je również. I do usłyszenia. Kochaj albo rzucaj. The Vox FM.